chciałbym poinformować w imieniu Najwyższej Izby Kontroli, że zakończyliśmy właśnie trwającą od maja do końca grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych w Polsce. Właśnie powstał raport z tej kontroli i chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze ustalenia, które są efektem pracy kontrolerów Departamentu Obrony. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zdolność tego rodzaju sił zbrojnych, czyli wojsk specjalnych, do prowadzenia działań operacyjnych. Izba uważa, że wieloletnie działania, których celem było zbudowanie w Polsce profesjonalnych wojsk specjalnych, są realizowane prawidłowo. Dzięki temu rośnie zdolność obronna Polski oraz możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia proces tworzenia wojsk specjalnych. Jak Państwo pamiętacie, Polska, przystępując do NATO, zadeklarowała, że specjalnością polskiej armii w sojuszu będą wojska specjalne. Struktura wojsk specjalnych opiera się na samodzielnych oddziałach i pododdziałach złożonych z profesjonalnie przygotowanych żołnierzy, którzy podejmują działania w kraju oraz poza jego granicami, zarówno w okresie pokoju, kryzysów, jak i w okresie wojny. NIK sprawdziła wszystkie, podkreślam, wszystkie jednostki wchodzące w skład polskich wojsk specjalnych. Kontrolerzy zbadali m.in. realizację programów szkoleniowych oraz wyposażenie żołnierzy. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że żołnierze wojsk specjalnych w Polsce są bardzo dobrze przygotowani do wypełniania swoich zadań, należycie wyszkoleni i wyposażeni. Izba odnotowuje, że uzupełnienie wyposażenia, które nastąpiło w ostatnim roku, czyli w roku 2013, w trakcie trwania naszej kontroli, sprzyja podniesieniu zdolności wojsk specjalnych do szybkiego reagowania. Potwierdzeniem ustaleń Najwyższej Izby Kontroli były wyniki postępowania certyfikacyjnego przeprowadzonego w 2013 roku przez przedstawicieli Paktu Północnoatlantyckiego, na podstawie którego polskie wojska specjalne zostały zaliczone do ścisłej elity tego rodzaju wojsk w NATO. Zdecydowana większość dostrzeżonych przez nich nieprawidłowości była usuwana bezpośrednio w trakcie trwania kontroli. Pozostałe, które wymagają czasu i pieniędzy do ich wyeliminowania, nie mają charakteru, który obniżałby zdolność wojsk specjalnych do realizacji wyznaczonych zadań. Szczegółowe ustalenia kontroli zostaną przekazane przez NIK władzy wykonawczej i ustawodawczej w trybie niejawnym, dlatego Izba musi ograniczyć swój komunikat kierowany do opinii publicznej do stwierdzeń i ocen, które Państwu przedstawiłem, ale zdajemy sobie sprawę, jak są one niezwykle istotne w obecnej sytuacji międzynarodowej. Jednocześnie, oceniając pozytywnie przygotowanie polskich wojsk specjalnych, a zwłaszcza oceniając pozytywnie ich wyszkolenie i wyposażenie, Najwyższa Izba Kontroli wnosi do ministra obrony narodowej o rozważenie poszerzenia ścieżki naboru do wojsk specjalnych o nabór zewnętrzny. Obecnie kandydatami do służby w wojskach specjalnych są wyłącznie żołnierze z innych rodzajów sił zbrojnych i służb mundurowych. Uważamy, że ścieżkę naboru można poszerzyć i skierować ofertę zatrudnienia także dla osób spoza wojska, odpowiednio z oczywiście sprawdzonych przez służby kontrwywiadu i spełniających stosowne wymagania psychofizyczne. Polskie wojsko jest na bieżąco kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.
W 2012 roku między innymi oceniliśmy pozytywnie proces profesjonalizacji polskiej armii, stwierdzając, że dzięki profesjonalizacji zostały stworzone podstawy do zbudowania nowoczesnej armii. Również w 2012 roku stwierdziliśmy, że w dobrym kierunku zmierzają inne działania organizacyjne, na przykład te dotyczące zmian organizacyjnych w Żandarmerii Wojskowej, która po przeprowadzeniu procesu profesjonalizacji armii dostosowuje się do innych zadań i innych zagrożeń, które przed nią mogą być postawione. I bardzo istotna informacja. W tym roku, i to jest decyzja jeszcze zeszłoroczna, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi 3 bardzo ważne, a może nawet jeszcze istotniejsze niż nam się kilka miesięcy temu wydawało, kontrole. Po pierwsze, będzie to kontrola dotycząca przygotowania rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych w Polsce. Po drugie, będzie to kontrola sprawdzająca stan zabezpieczenia sił zbrojnych w środki bojowe. I po trzecie, będzie to kontrola sprawdzająca zabezpieczenie obsad załóg statków powietrznych w siłach zbrojnych. To są najważniejsze informacje i konkluzje z kontroli, którą zakończyliśmy, w zakresie, który możemy przedstawić opinii publicznej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.